Witam w kolejnym materiale wideo na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wbijemy sobie na bazę wojskową. Mamy wygranego moda na Ironmana, więc będzie na niezłe urozmaicenie, jakby nie patrzeć. Mam do wyboru dwie zbroje plus możliwość mocy, takich jak na przykład latanie, takie jak są w zbroi, ale bez zbroi. Obie zbroje, jakie tutaj mają swoje własne, jak widzę, właściwości, to jest właśnie bardziej rozbudowane. To, jakie rzeczy możemy robić za pomocą tego moda, są po prostu... No nie wiem. Mogę to podsumować jednym słowem. Przyciskam jeden przycisk, podnoszę. Leży. Strzałki. Nie działa. No bo to mod. Trzeba się liczyć czasami. Było ciężko było grać. To był problem. I występują czasami błędy. No i oczywiście taki mod jest dodatkowym obciążeniem. Jeśli... GTA Plus używa więcej pamięci operacyjnej i tak dalej po wgraniu takiego moda, ale naprawdę warto z tego co widzę. Jedynym minusem jest to, że prędzej czy później zginiemy i mam wygrane w tym momencie dwa mody. Jeden na zbroję, a drugi to jest trainer, to jest zwykły mod. Bez niego nie działa większość modów. I mimo że w trainerze mam zaznaczoną opcję nieśmiertelności, to niestety nie mogę. To i tak mogę zginąć. Dobrze, to teraz użyję tej drugiej zbroi, o której mówiłem. To jest ta zwykła Mark III, model trzeci. I jeszcze chciałbym pokazać. No armor, just powers. W tym trybie nie mam zbroi, ale mam umiejętności. I tak samo jak ze zbroją mogę latać, tak samo tutaj mogę. I tak samo tutaj mogę strzelać. Jest to przydatne, jeśli ktoś potrafi zejść poniżej mapy, to może sobie polatać. Ja już taki film zrobiłem. Po prostu latałem sobie. Kiedyś po prostu przypadkowo znalazłem się pod mapą. To był najprawdopodobniej to był bug. Ale wtedy latałem tylko na spadochronie i zdążyłem zrobić no, niezbyt długi film. No to zatrzymał się. Wolno latać ze zbroją, to zdecydowanie lepiej wygląda. Dostałem chyba pociskiem przeciwpancernym. Zaraz pokażę, jak to komicznie wygląda. W tej zbroi da się wsiadać do pojazdów, ale wygląda to naprawdę dość komicznie. Jeszcze nie próbowałem wsiadać do
właśnie. Taki trochę bug. Dobrze, ja wybuchnę tutaj jeszcze. No właśnie. Dobrze, a tym razem spróbuję przetrwać trochę dłużej niż pół minuty. Dobrze, jestem już w bazie. Teleportowałem się tutaj za pomocą moda, więc dopiero teraz właśnie mnie zauważyli. Spadłem po to. Może jakoś się dostaję. Nie wiem, co to się dzieje. O, czołg. Oj, 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 oj. No właśnie. Niestety mimo tego, że one sobie zbroją, ryzyko jest nadal ogromne. Teraz jeszcze inaczej. Aha, czyli skutkuje to po prostu tym, że nie jestem dla nich czymkolwiek, co zwracałoby uwagę. Aha. Aha. Dobrze, wolę jak mnie zabijają. O! Mamy tutaj kogoś, kto widać, komu nie przeszkadza moja obecność. Proszę, nadal nawet po czymś takim nie przeszkadza, bo moja obecność. Za pomocą moda sprawiłem, że nagle wszyscy tutaj stali się mówili. Dobrze. Chwila, gdzieś tutaj jest tak. Chciałbym to sprawdzić. Za tą windą miałby być jetpack. I latając pod mapą rzeczywiście coś tutaj widziałem. Ale nie wiem, co o tym myśleć. Chwila, no to kranę drzwi. I nic tu nie ma. Aha. No nie wiem. Tego już ruszyć nie mogę. Nie mogę. No ciekawe. Co to jest? Jetpack prawdopodobnie nie istnieje. Dobrze, wracam pod postacią Hulkbustera. Dobrze, trzeba włączyć to poszukiwanie. No tak to może być. No i nagle pojawiły się zupełnie znienacka pojazdy opancerzone. Zupełnie tak sobie stały. Postanowiły być wrogo nastawiony do mnie. Dobra. Postaram się nie zginąć od razu. W tym celu udam się na drugą część lotniska wojskowego. Tutaj jest trochę mniej czołgów. Nie będzie łatwiej. Będę ich trollował i będę się przemieszczał. Chcesz helikopter? To masz. Nie, czy to było?
Co to było? Dobra, teraz może wybijmy te promienie. Chętle pulsu bijmy. Aha. Dobrze. Laser jest w stanie... Jest w stanie niszczyć okno. Aha, i zabijać. To bardzo przydatne w obliczu rakiet i tego, że tutaj pszczoły podobnie celuje, to jest bardzo przydatne. Oczywiście nie uszkodzi czołgu, nie uszkodzi. Nie uszkodzi. Aha. O, jeszcze jest w stanie przesuwać pojazdy. Naprawdę bardzo dużo. Co tu jeszcze jest? O! Ale to był zwykły. O, to jest już lepsze. Podoba mi się. O! To mi się już podoba. Takie coś jest dobre. To jest. Tak, to mi się podoba. Czołg. Nie mogę pozwolić strzelić na mnie. I właśnie tyle z tego wyszło. Dobrze, polecam tego moda, jest naprawdę bardzo ciekawy. Te zbroje umożliwiają naprawdę bardzo dużo. A więc to koniec. Pomijając mod Ironmana, ogólnie modyfikacje do GTA Trainer, no to jest niezłe. Co prawda jest sporo zabawy z plikami, ale to naprawdę działa. To naprawdę... Chwila, podam jakiś przykład. To tutaj było. Wszystkie bronie. Proszę. Oczywiście już zaczęły mi spadać klatki na sekundę. No dobrze, no to znajdują jakiś pojazd, jakiś cokolwiek. Strzela. Wybuchowa amunicja. Możliwość zapalającej albo wybuchającej amunicji. To jest świetne. Proszę. Celuję z daleka. Strzelę. Jeden strzał. GTA jest świetną grą. Mi się w pewnym czasie już znudziła. Ale modyfikacje to jest zupełnie coś nowego. To jest po prostu nowe życie dla gry.